Na pewno będzie to cięższy pojedynek niż Danon Iwanowicz. Na pewno należy się spodziewać, że Chinka jest taką zawodniczką, która nie pęknie tak szybko, jak to zrobiła reprezentantka Serbii i nie będzie tak szybko i tak często popełniała błędów jak Iwanowicz. Natomiast obserwując oba ostatnie pojedynki Agnieszki Radwańskiej i Nali w czwartej rundzie, powiem tak, że myślę, że trener Tomasz Wiktorowski wyciągnie z tych obu meczów wnioski i wydaje mi się, że Agnieszka ma tutaj przewagę psychologiczną. To wynika po pierwsze z jej dobrego samopoczucia, jej ostatniego zwycięskiego meczu między tymi dwoma zawodniczkami w Sydney i przede wszystkim chyba też z tego, co działo się podczas meczu czwartej rundy pomiędzy Nali a Julią Gerges. Bo Niemka pokazała, że Chinka rzeczywiście może się na korcie denerwować i że można ją, że tak powiem, wybić z uderzenia. To widać było szczególnie w pierwszym secie, gdzie tam zaważyły od zwycięzcy Chinki dosłownie jedna, dwie piłki w tiebreaku. Tam zabrakło bardzo niewiele dla Niemki, by tego seta wygrać. I myślę, że to jest też taka wskazówka dla Agnieszki Radwańskiej, że ona musi zagrać troszkę bardziej aktywnie niż z dotychczasowymi rywalkami, z którymi mogła sobie pozwolić na grę, powiedzmy, no nie chcę powiedzieć, że na 30%, ale na pewno były to zawodniczki, które były dużo mniej groźne niż Chinka. Tutaj Agnieszka musi być nieco bardziej agresywna, to ona musi, że tak powiem, troszkę sterować tempem gry. Myślę, że takim dobrym prognostykiem jest to, że Agnieszka wyraźnie poprawiła serwis. To jest tak, że widać to było też w meczu z Iwanowicz, kiedy zaserwowała kilka asów. To jest ważny element i myślę, że w starciu z Nali będzie miał on jeszcze dodatkowe znaczenie, bo w ten sposób Polka będzie mogła Chinkę zepchnąć jeszcze bardziej do defensywy. Także wszystkie te elementy, jeżeli miałbym na tej podstawie prorokować, wskazują jednak na zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej.